Powiedzcie to swoim rodzicom. Bóg, Ojciec, sam i mu się tatusiowi nie wiesz, nie udało. I rodzice, czy ktoś inny mógł nam złamać serce. Wtedy, kiedy ktoś ci złamie serce, dziewczyna poszła z ojcem na basen, mówi, tato, tato, z jedzem do nas zjeżdżamy. Oj, daj mi spokój. Tak, ja się sama boję. Posadził ją na kolana, zjechał na zjeżdżalnię i skręcił sobie nogę, bo zjeżdżalnia była płytka. I przy wszystkich na basenie mówi do córki, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Słuchajcie, ona ma 30 lat, jak szła ulicą i pies zaczął szczekać. To mówi, tak, piesy wyczuwają ludzi, ten pies wiesz, że jest ten zło. Jak jeździła konno, prawie jak hipik, jak konią zrzucił, ten koń też wyczuł, że jest ten zło, bo ja jestem zło. Bo mi to ojciec powiedział 30 lat temu. I serce pęka. I serce zostaje na poziomie 3-5-latki, a druga część rośnie. Staje się studentką. Dojrzałe ciało, dojrzała psychika, jest inteligentna, bystra. A tu ciągle jest dziewczynka, która ci rozrabia w życiu. Krzyczysz na siebie nieraz? Zdarza ci się nieraz wrócić z jakiegoś przyjęcia, z egzaminu. Mówisz, no to wariat, coś ty na plotła, no ty głupia, ciemna masa. Krzyczysz się na siebie nieraz? Kiedyś jeden spowiednik dał mi strasznie dziwną pokutę. Wrócisz do domu i powiedz swoje imię czule. Wróciłem do domu, usiadłem i mówię, trzeba powiedzieć. Piotruś. Spróbuj powiedzieć swoje imię czule. Beato. Sama jak jesteś, wyżył. Spróbuj szepnąć swoje imię. I poczujesz, co sądzisz o swoim sercu najbardziej. Dlaczego o tym mówię? Bo pytanie było, co ci daje Bóg, czy jest potrzebne. Bóg zmienia imię. A w większości ludziom trzeba zmienić imię. Jezus jak tylko zaczął nauczać, to powiedział, przyszedłem leczyć rany serc złamanych. Chcę wziąć tą trzylatkę, która w tobie mieszka. I tą dorosłą studentkę. I chcę to skleić. Pamiętajcie, być może twój ojciec, który jest alkoholikiem, rozbił się z mamą, zostawił cię, gdy byłaś mała. Jest chłopczykiem. Żony nieraz krzyczą do męża, wziąłbyś się do roboty, zmieniłbyś się, zobacz inni panowie, jak potrafią, a ty nic nie potrafisz. To jest krzyczenie, tak jakbyś pięciolatka przychodził. Poprowadzisz dom, odmów mieszkanie. To jest tak, jakbyś człowiekowi z połamanymi nogami powiedział, stary, weź się wdrasz i skocz na giełdę. Nogi się muszą wzrosnąć. Co robi Bóg? Ty byłeś Abraham, będziesz się nazwał Abraham. Ty byłeś Jakub, będziesz się nazwał Izrael. Ty byłeś Szaweł, będziesz się nazwał Paweł. Ty byłeś Szymon, będziesz się nazwał Kefas. Zmienia imiona. Ty byłeś Jamajka, ty byłeś Lanusz. Ty się moczyłeś. Pamiętasz, jak cię na kolonii śmieli się, że ścigałeś się przez ścierawo? Pamiętasz, jak twoje koleżanki, jak na zabawę przyszłaś przebrana i wszyscy cię wyśmiali, że jesteś dziaduwa, że się nie masz co przebrać? Pamiętasz? I od tamtego czasu masz imię dziaduwa, a ja się to imię zmienię. Na wybraną księżniczkę, ja się to imię zmienię. To robi Kościół. Oczywiście jedną rzecz muszę powiedzieć, Kościół się też uczy tych rzeczy robić. To są problemy nasze duszpasterskie, my księża nieraz nie potrafimy jeszcze tego robić. Ale takie jest zamierzenie Kościoła. Nadać nowe imię człowiekowi. Popatrzcie, Chrystus szedł nauczać i musiał to usłyszeć. Ty jesteś mi syn umiłowany. Od tego się misja Jezusa zaczęła. Ty jesteś mi syn umiłowany. Wiecie, dlaczego się właśnie małżeństwa często sypią? Bo ktoś wchodzi w ślub ze złym imieniem. Ze złym imieniem. Popuszczał sobie slajdy na swoją dziewczynę, czy dziewczyna popuszczała slajdy na chłopaka. Wydawało się, że to jest wielka miłość. A po ślubie chłopak mówi do dziewczyny, mój ty grubasku. I to był koniec. Panowie, uważajcie. Nawet jak jest szczupła. Bo kiedyś mogła nie być szczupła, a to siedzi. Dziewczyna powie do chłopaka, oj, idź, bo nudzisz. I zrobi taki gest. A on się wścieknie. No bo on mówi, twoje nafeta i odrobiłam, bo powiedziałam, bo on to widział przez tyle lat, jak ojciec mówił, idź, nie przeszkadzaj, idź. My to wszystko pamiętamy. Człowiek to jest twardy dysk. Ja przeczytałem u brata Efraima rzecz, która mnie zszokowała. Wiecie, że podobno człowiek pamięta, oczywiście nie tu, tylko tu. Człowiek pamięta moment swojego poczęcia. Ma to wpisane w swoją duszę gdzieś. Jeśli ktoś poczuł się w akcie seksualnym rodziców, gdzie rodzice mieli jedno serce i myślę, żeby tylko nie było dziecka, więc żeby tylko uważaj, żeby nie było dziecka, uważaj, wziąłeś pigułkę, masz tu rezerwatę, uważaj, żeby nie było dziecka, ale dziecko się poczęło, to ono to pamięta. I za 20 lat wchodzi do wspólnoty i mówi, nie chcą mi na to, no ten już się na mnie patrzy, a też nie jest pana to, nie, ja tu się nie jestem beznadziejna w ogóle. I ktoś mówi, słuchaj, o czym ty mówisz? Jesteś fajną dziewczyną. Nie, nie, nie. Skąd się to wzięło? 25 lat temu, tamtej nocy, byłaś niechciana. I my to pamiętamy. No, ale potem w stanie głodowym, to już dziecko wszystko słyszy. Wszystko słyszy, większość czuje. Dlatego po to jest Kościół potrzebny. Zmienia imię.
którego nam często nasi ojcowie nie dali. Abraham, wszyscy szukamy swojego imienia. Wszyscy szukamy swojego imienia. Mój były student, obecnie dorosły tata, opowiada, że wraca do domu i je obiad. To jego synowie się zlatują jak szaleńczy. I ojca dalej tak. On mówi, co by też? Tato, dobry ten potleb? Dobry. On mówi do żony, Agnieszka, co ty? Jeźdź mnie na listonie do tego głodzenia. No jedni przed chwilą nie pomyczyli. Oni chcą jeść to, co tata je. Bo to, co je tata, to tata jest silny i mądry. Ja pamiętam, jak ja byłem chłopakiem, mówię, że to robił, że mama robiła kanapki do pracy. On zabierał te kanapki, tak lipiec, 30 stopni ciepła i nie zjadł. Cały dzień nosił w skórzanej desce kanapki i po 10 godzinach przynosił z powrotem do domu. Lipiec, 30 stopni. Wyobrażacie sobie, jak te kanapki wyglądały? Jaki papier był? I wyjmował te kanapki, mama mówiła, daj te kanapki, trzeba wróblą dać gdzieś na coś. A ojciec wołał mnie, mówił, chodź na to, żebyś poszło. Robił tajemniczą minę i mówił, też wojskową kanapkę. Państwo, oddałbym wszystko. Oddałbym kawę, szampana za 300. Oddałbym wszystko dzisiaj. Mój tata się żyje za wojskową kanapkę. Jak się we mnie to wbiło, ojciec mi karmił, papiery, pachniały papierosami, tata palił, tylko nie miał dużo, ale to było najwspanialsze tak. To było najwspanialsze, bo one dawały mi imię, jestem żołnierzem taty, mój tata jest moim generałem, szefem komandosów, komando, grom, prawda, a ja jestem mały komandos, mały gromnik taki jest. Dlatego reasumując, mój tata już długo trzyma. Religia i Bóg daje zdrowie. Religia i Bóg daje życie. Religia i Bóg daje nowe życie. Tego nie widać. Kto chce, może tego w ogóle nie potrzebować, nie widzieć. On wzrok ma swój, swoją mądrość, on znaje się w swojej makiecie życia. On mówi na dobre imię. I szczerze z całego serca wam życzę, żebyście to odkryli. To oczywiście uzyskanie imienia, odzyskanie wzroku, to nie jest kwestia krótka. Niektórzy przychodzą do mnie, myślą, że po jednej rozmowie to uzyskują. Pamiętajcie, Pan Bóg musiał Żydów 40 lat na pustyni prowadzić. Jeśli ktoś z was dzisiaj zacznie, to w 2047 odzyska wzrok. Żartuję, może szybciej. Piotr odzyskał po 3 lata. Serce zapłakał gorzko. Niezwyczajnie zapłakał. Zapłakał gorzko. Wiecie, nieraz człowiek tak jak ma ciężką noc przy czymś skrót, to tak wymiotuje i w pewnym momencie ja mówię, przepraszam za to porównanie. Ale mi przychodzą ludzie do mnie i tak, proszę księdza, mam takie kłopoty, trochę z czystością, z masturbacją, troszkę się kłócę i tak troszeczkę tak wymiotuję, a po pół roku, proszę księdza, ja powiem wszystko jak mówię. Jak mi opowie historię swojego życia. I mu się oczy otwierają, dopiero zaczną powiedzieć. I nowy wzrok, nowe imię, nowe życie. Z całego serca wam życzę, żebyście i wy to odkryli. Dziękuję serdecznie, szczęść Wasze.